nazywam się Agata Kuliś i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Voice Master w sieci. Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie dwa ćwiczenia. Ćwiczenia te są z myślą o najmłodszych. Są to ćwiczenia do odcinka pod tytułem Skale podstawowe. Ściślej chodzi o skalę durową. Chciałabym, żebyśmy sobie dzisiaj poćwiczyli śpiewanie właściwego nazewnictwa w tej skali i w tym celu przygotowałam dla Ciebie dwie proste melodie, które na pewno znasz. C, D, E, F, G, A, H, C, C, H, A, G, F, A, D, C. Wybrałam dzisiaj dwie melodie, które znasz na pewno z dzieciństwa. Pierwsza z nich to Kołysanka. Mało kto wie, że skomponował ten utwór Wolfgang Amadeusz Mozart. My znamy ją pod różnymi tytułami, na przykład Twinkle, Twinkle, Little Star. Chciałabym, żebyś posłuchała tego utworu i spróbuj zanucić razem z podkładem. Teraz pojawi się na ekranie podpowiedź i chciałabym, żebyś zaśpiewała tę melodię z wykorzystaniem odpowiedniego nazewnictwa w skali C-dur. Super! I teraz jeszcze raz, ale usuwam podpowiedź. Przypominam, że zawsze możesz wrócić i poćwiczyć, ale może już jesteś gotowy, w związku z czym śpiewamy. I drugi przykład to melodia ludowa, francuska. Również na pewno ją znasz. Posłuchaj. Ta melodia nie rozpoczyna się od pierwszego stopnia gamy C-dur, ale od dźwięku E. Ok, zaśpiewamy tę melodię. Jeszcze raz z wykorzystaniem nazewnictwa dźwięków i na ekranie pod nutkami pojawi się podpowiedź. Super, gratuluję. Teraz jeszcze raz spróbuj zaśpiewać, tym razem usuwam podpowiedź. Zobaczymy, jak Ci pójdzie.
Super. Moje rady są takie, aby ćwiczyć, powtarzać tyle razy, aż w końcu się nam uda z właściwym nazewnictwem. Jako zadanie domowe chciałabym, żebyś sprawdził, czy znasz jakieś piosenki z dzieciństwa, które oparte są właśnie na skali durowej albo molowej. A jeśli tak, to które? Moja podpowiedź jest taka, że na pewno znasz takie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Takie krótkie odcinki zauważyłam, że bardziej przypadają Wam do gustu, więc będzie ich po prostu troszkę więcej, za to będą nieco krótsze. Przygotuję również takie melodie w tonacji molowej, dlatego że w tym odcinku skale podstawowe omówiona została również skala molowa. Dzięki serdeczne, pozdrawiam!